Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu trzeciej ligi Betki pomiędzy Gryfią Słupskim, Błękitnymi i Stargard, zakończonym zwycięstwem gości 3-2. Witamy na konferencji pana trenera gości Jarosława Piskorza i trenera Gryfa Krzysztofa Millera. Bardzo prosimy o wypowiedź pana Jarosława. Chciałbym mu pogratulować swojej drużynie za zwycięstwo w ciężkich warunkach 3-2, że dzisiaj w tym meczu chcieliśmy prowadzić grę, ale boisko nam trochę utrudniało, ale było takie same dla obu drużyn. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, bo wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja Gryfa, że po trzech porażkach i ostatnim meczu w siebie na pewno będzie zmotywowany i na pięknym stadionie przy dużej ilości kibiców. Cieszymy się ze zwycięstwa. Robiliśmy tydzień temu pozycję lidera, na pewno każdy chce wygrywać z liderem. Dzisiaj to się udało, ale mecz na pewno był atrakcyjny dla kibiców, dużo sytuacji, 5 bramek. Na pewno takie mecze chcielibyśmy oglądać i my jeszcze raz się cieszymy, że udało się z ciężkiego terenu nam przywieźć 3 punkty, ale mówię, no ten mecz nie do końca był pod naszą kontrolą. Tutaj brała dla trenera, Gryf Słup przeważał, stwarzał sobie sytuację. No my dzisiaj byliśmy o tą jedną bramkę lepsi i na pewno jeszcze raz gratuluję drużynie 3 punktów. Myślę, że jak to nie byłaby 4. porażka, to rozmawialibyśmy o bardzo dobrym meczu w naszym wykonaniu. Przypominam, że graliśmy z liderem trzeciej ligi, z zespołem, który już w tej lidze troszeczkę jest, i uważam, że jakby ktoś tak popatrzył z boku bez tabeli, to można, mogłoby się wydawać na odwrót, że to my jesteśmy wyżej, bo prowadziliśmy praktycznie przez cały mecz grę. Dostaliśmy 3 bramki, tak powiem, że nie znajduję słów po prostu na te bramki, bo to tak naprawdę prezenty, żeby to ładnie już powiedzieć. 3 prezenty, tak naprawdę zespół gości miał 4 sytuacje, 4 czy 5, my zdecydowanie więcej. Nie potrafimy ich zamienić na bramki, ale stwarzamy po bardzo dobrej grze, po walce. Ja dzisiaj powiedziałem w szatni do chłopaków, że po prostu tak grając na pewno będziemy wygrywać te spotkania, prędzej czy później. Zagraliśmy bardzo dobre zawody, tylko jeszcze raz podkreślę, no przez to, że to jest 4. porażka, no to wiadomo, że jesteśmy źli i za piękną grę punktów nie dają. Musimy gdzieś po prostu zacząć nie tracić tak bramek w głupi sposób, jako cały zespół, to mówię o całym zespole, ale też chciałbym pochwalić drużynę za walkę do samego końca i tak naprawdę z tak bardzo mocnym przeciwnikiem prowadziliśmy grę. Boisko było jednakowe dla wszystkich, dlatego tym bardziej jestem zadowolony, że tutaj w tak trudnych warunkach potrafiliśmy grać ładnie w piłkę. Tylko jeszcze raz podkreślę, za to nie dają punktów i na pewno fajne jest to, że mecz kolejny mamy już w środę. Dziękuję bardzo.